kapselka. W moim metalon był kumpeczku. Prawy i tak polo, chyba brady, ale kamba. Lejnie Karolda z puchy, pół na pół. Złoto chyba dobre, że na molo. Karpoła, co tam woda, karą chyba. Ruszyłem z perski, garbi, tajnieczka. No i poleciało, zderzałem na tel, ale zabrało. Ląduję w kratnie, tysiąca bajor, leją mi Karolda. Do perkado. Ciągam puchę za puchą, ciągam planę za planą. Jak ta narcia zaprzystało, potrzebna tej zbaleczko na przytulę. Następnym razem cię przytulę. W moim metalowym kumpeczku prawie idę w polo, mam rady, ale kombo. Lejnie Karolda z puchy, pół na pół. Złoto chyba w dobre, że na molo. Karpoła, co tam woda, karą. W moim metalowym kumpeczku prawie idę w polo, mam rady, ale kombo. Co żeś narobił? Śruba urwała. Śruba się urwała. Robić się nie chce, to tak jest. O weekendzie. A więc siemanko. Witam was serdecznie, z tej strony Maniek. Witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj co? Grzesiu przyjechał na pole. No i robić mu się nie chce, nie? Jo. 46? Ale ja trafiłem! Widzisz? Chłopie, ty się uczyć ode mnie powinieneś. Nie, rury nie wziąłem. Daj, bo ty lekki jesteś. Czekaj. To raz. I wtedy na niego stanę. Tak. Popuść. Ty! To trzeba mieć pecha. Powodzenia ci życzę, jako nawet... Wyrwało, pękła śruba. Aż to dziwne jest, bo pierwszy raz coś takiego się wydarzyło. Ale no cóż... Szybka akcja, zmienimy. Dobra! Dobra. Oj! Dupa. Co? Ale wiesz. Będzie ciągnie? Dobra. Śrubę wziąłeś? Wziąłem dwie, nie? Pierwszy raz coś takiego się... Coś... No pierwszy raz. Ta śruba akurat to zerwała. To będzie trzeba zobaczyć. Ej, chłopie, tu mamy dwie podkładki. Ja mam. To jest stara. Nie wiedziałem co, czy ona musi być taka, czy nie. No, powinno być. To, że powinno. Pamiętaj, że na polu jesteśmy, nie? Ja coś powiem? To trzeba mieć pecha. W Sycywicach koło kościoła. W Sycywicach koło kościoła. Zatrzymali auto. Ale to trzeba mieć pecha, żeby na tym odcinku akurat, nie? Przynajmniej się nie odkryłeś. Czekaj. Nie dajesz? To jest nowa. 27 to ja w skrzynce mam. I 24 od razu. Wyciągaj to, bo to jest ciężko.
Jechaliśmy 27. Jest? Daj mi na chwilę, ja to sobie popuszczę, wtedy będziemy kręcić. Okej. Trzymaj. A nie mam drugiego? No nie widziałem. Gdzieś może by... Ujdzie ty. Ech, tu ustawione. Gdzieś popsuł. Także szybka akcja, regeneracja i dalej. Ale co? Robimy oczka same dzisiaj? Czy próbujesz później? Znaczy się... Wyciągnę się do końca. Przyciągamy się tu jeszcze raz, bo tam dalej to jest poprzeczka, jest zajeżdżone, jest najbardziej twardo. Tak. A tam dalej to on przecież sobie mruczy, tak? Więc po co czeka się na większy mróz, żeby skałę wywalać? Zrobimy tak. Pojedziemy w tamtą, bo musimy od brzegu dwa razy się przeciągnąć jeszcze. No to przeciągniemy się od brzegu. Inaczej, jako zagon, w tamtą ciak, w tamtą tak. Ciak, zrobimy dwa kółka i ewentualnie te oczko skończymy tylko. A dalej on będzie chodzić. I zobaczymy to na środku, nie? I to na środku. Jeżeli nie będzie chodzić, później wiesz, będzie dupa z tego, no to zjeżdżam, tak? Tak, tak. Ewentualnie od tamtej. Mówię, zawsze się wiesz, urobi chociaż pół pola, no to później zawsze mniej dalej jest męki. Te pole jest po ziemniakach, tu mamy 21 hektarów. I... Jest beton. Po prostu, no kopaliśmy w mokrym, pozalewało nam, zalało nam w pewnym momencie te pole i czekaliśmy po prostu na warunki, żeby wjechać z głęboszem. Próbowałem tutaj przed... Kiedy to było? W tamtym roku. No tyle to wiem, że w tamtym roku. Chyba po świętach, albo chwilę przed świętami. Coś mówiłeś koło tam, nie wiem, 30 grudnia? Tak. 29. Coś takiego było, tutaj przyjechałem, ale duży... Duża warstwa lodu była. No i siódemka na lodzie nie dała rady. Będzie? Będzie. To daj mi teraz na odwrót te klucze. Tą dokręcasz? Teraz chcę ją dokrętą. I skontrować. Dobra. Trzymaj. Skąd w drugą stronę? Jakbym to zrobił, to byłoby lepiej. Przełożysz mi? Dobra. To zachowaj. Tego też weź. Bo ja mam drugą śrubę jak coś. Ja mam drugą śrubę dla ciebie. No. Dobra. No i znajdujemy się u Grześka. 79. Cześć. W końcu udało nam się ogarnąć te oczka, także Grzesiek już sam normalnie głęboszuje, tak jak to powinno wyglądać. No i co? Długi dzień przed tobą. Długi, ładny, słoneczny. Co? Nie, to no trzeba przyznać, nie? Ładna dzisiaj pogoda. No dzisiaj jest fajne, fajne warunki. Teraz już myślę, że gdzieś tam chyba do około zera. Bo gdzieś tam chyba do około zera już jest temperatura, więc... Nie mrozi bardziej, bo już większa skała byłaby. No warunki takie, że można pracować. A tutaj żeśmy poprzeciągali się. Teraz Grzesiek tylko będzie dojeżdżał i... Zawrotka. Jechał dalej. Ja też za niedługo muszę uciekać. Inna robota. Co ty będziesz ściemniać?
No socjalne trzeba posprzątać, nie? Przy poniedziałku to na weekend. No, coś trzeba sobie, wiesz, wykombinować. W końcu widzimy ciebie gdzie indziej niż 6-9 z opryskiwaczem. Nie no, ostatnio trochę tu pojeździłem. Ale jakieś takie to dziwne, wąskie. Maszyna wąska. No maszyna wąska, no nic nie lata. Opuszczasz, guzi. Za nudno. Za nudno? No, nic się nie dzieje. Poczekaj tam pod drogę jak pojedziesz. Ciekawe czy się przeciągniesz w ogóle. No ja jeszcze myślę, jeszcze trochę jak się te tutaj oczka podokańcza, to tamtej strony będę prawiać, bo klin będzie fajnie wychodzić, a tak to będę miał albo szerokie poprzeczki, albo bardzo ostro. Ale zmniejszyłeś w obroty. Bo on sobie sam dobiera. Bo tam chyba 1900 było stawiane, 50 ostatnio. No jak ma tam mocniej, no ale po obciążeniu nie ma, tak? No. Stąd na 100%, więc sobie on schodzi z obrotów. Szybciej nie ma co jeździć, bo i tak 8 na godzinę w Głęboszu myślę, że to jest dobra prędkość. A jak trafisz na jakiegoś kamienia, no to może po prostu reakcja pióra nie nadążyć i coś się urwać, wygiąć. No już dzisiaj śruba jedna poszła. No, tym bardziej śruba już poszła, co pierwszy raz w ogóle w historii tego kreta się to zdarzyło. Właśnie śrubę będziesz odjeżdżał, musisz mi dać. I to tam podjedziesz. Mam nadzieję, że nie będziesz potrzebna, ale po co później gonić tu na pola? No. Ale śnieg w oczach, nie topnieje, tylko słońce wyszło. No słońce wyszło, jest gdzieś około zera i dlatego tak się robi, bo jest jeszcze poniżej, bo nie ma mazi na kołach, tak? Tak. Ale przynajmniej jak to się teraz zgłęboszuje, to będzie miękko, w razie czego ta woda pójdzie i powinno już być sucho. No ale pole po ziemniakach zbetonowane, zwłaszcza, że w tym roku te wykopki to mieliśmy. Dawno takich wykopek nie mieliśmy, że w ten sposób się wyrażę. I tak nie było tragicznie. Na tragedii nie było. Było mokro, ale no nie było tak, że przez dzień czasu się i 1,5 hektara kopało tylko, tak? Bo i takie były lata. Przyjechało ci dwie przyczepy, z czego przyczepa błota. No, tak było. No, bywało, a teraz to w tym roku było dosyć względnie. Bez blokady? Możesz. W mokrej tak już nie wjeżdżasz, nie? W mokrej nie wjeżdżam, ale tam jeszcze od tej poprzeczki było tak, wiesz, nieciekawe. Twardo i po prostu po co ma grzewać? To wyczujesz. Głęboszujemy gdzieś na około 45 cm. Ostatnio gdzieś tak ustawiłem. No dzisiaj to. To mi tak w górach jeszcze miałeś już dobrze, bo tylko wsiadłeś i jedziesz, nie? Co to tylko? Kret się bardzo fajnie, szybko i prosto ustawia, to głębokość i kąt. Ale mniej skały wyrzuca jak mi ostatnio. No bo było bardziej skuter, wtedy to chyba tam kilka dni było, bo minus 8, a teraz tak. Ja wtedy jak przyjechałem, to chyba minus 5 było, ale strasznie biało. No. A teraz ta bryłka taka, co powstaje, to fajnie jest, to skruszy. Jak odpuści, to ona się rozpadnie.
No. Tak jak przy Pugu to było, jak oraliśmy. No i wiosną się czymś tam zarób na górę rozwali i będzie gitara. Tak. Ale w końcu może, no dzisiaj to wątpię, ale jutro może całkowicie z pola zejdziemy jako z uprawą. Zakończymy sezon 2021. A mamy dzisiaj chyba 10 stycznia. Nie, idzie sobie. Tam była jeszcze taka glinka. Tak. Z tamtej strony oczka też będzie taka glinka, więc może się... No i tam wzdłuż drogi, praktycznie całość, nie? Uh-huh. To ty mnie teraz ładnie zawieziesz. A z buta idziesz, sumie. Ja chory jestem. Nie ma pustych przebiegów. Elegancko to kruszy. Tak, fajnie. Dobrze, że tej mazi nie ma na górze. Tak to by trzeba było sobie odpuścić. Ja już tak myślałem, że będzie trzeba odpuścić, bo tam tak niefajnie się robiło, nie? Na początku. No, bo tam ta glinka, ale no... Ewentualnie by się uprawiało tam, gdzie się da, tak? No, dokładnie. Nie każe całe pole lecieć za koleją, robisz tam gdzieś idzie, a później się dokończy kiedyś. Dobra. Ty, ale to wygląda jak porca. Bez kitu. Ale co chyba to później za garnem, tak to mówisz dole. No jo. Co trzy razy i... Dobra, jeszcze jedno kółko. No, to już się przejadę, poświęcę się. No i dobiózł mnie. Niech stracę. Jo, dobra. Ja będę uciekał. Także trzym się. No weź się zatrzymaj. Trzym się i do jutra. Siemanko. Nie, ja telefon wyłączam, także nie dzwoń do mnie. Dobra. Na razie. Na. Ależ ona brudna. Odpuści, tu będzie trzeba umyć już te ciągniki, spłukać. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dobra. To my uciekamy. Zostawiam Grześka. Mam nadzieję, że się nigdzie nie utopi, będzie wszystko w porządku. A ja wracam na gospodarstwo i zabieram się za wymianę filtrów. Dobra. To dzięki za oglądanie i trzymajcie się.